We wtorek 29 września około godziny 16.30 na ulicy Piłsudskiego doszło do potrącenia 17-latka na hulajnodze. Jak informuje policja, do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Kierująca pojazdem kobieta tłumaczyła, że nie zauważyła chłopca. Policja przypisała winę kierującej, która nie została jednak ukarana mandatem. Ze względu na niejasne przepisy dotyczące użytkowników hulajnóg został skierowany wniosek do sądu o zakwalifikowanie i rozstrzygnięcie zdarzenia. Kierująca była trzeźwa.